powinnam raczej jednak występować po konstytucjonalistach, bo jestem socjologiem polityki i te moje dzisiejsze rozważania będą pokazywały taki ogólny kontekst szczególnego sprzężenia między utrwalonym także w niezeuropeizowanej właściwie konstytucji, w konstytucji, która zresztą te zmiany konstytucyjne po upadku komunizmu rozpoczęły się z takim momentem, który można nazwać upokorzeniem, bo wprowadzenie małej konstytucji, zanim uchwalono tą właściwą, jako aneksu do konstytucji PRL-owskiej, powodowało, że głosując, żeby móc funkcjonować na te dodatkowe regulacje, legalizowano jak gdyby PRL. Także ci, którzy całe swoje dorosłe życie, tak jak obecny tutaj prezes Kaczyński, poseł Ujazdowski, kontestowali legalność tamtego ustroju. Także myślę, że choćby z tej perspektywy problemy konstytucyjne są także problemami pewnej tkanki społecznej, nastawień społecznych i o tych sprawach chciałam mówić. To jest tło, jak gdyby, które pokazuje także, wyjaśnia może trochę uderzającą obojętność społeczeństwa na podejmowane tutaj i podejmowane czasem niezbyt czytelnie, ale stale przez PiS dyskusje o jakości i godności państwa i oczywiście także w kontekście tego, co w swojej praktyce, także w wymiarze międzynarodowym rozpoczął, próbował robić prezydent Lech Kaczyński. Walka o jakość i godność państwa, która wymaga także zmian konstytucyjnych, jest przeciwieństwem państwa, no może to jest takie krajackie powiedzenie, luzactwa, czyli nagminnego nieegzekwowania odpowiedzialności, braku procedur, w tej chwili zupełnie szokujący brak procedur dotyczących zmian traktatowych w Unii Europejskiej i arbitralność, która ułatwia nieegzekwowanie odpowiedzialności. Także problem niskich standardów, niskich kompetencji często państwa budowanego według osi klientelizmu i upartyjnionego państwa opartego na kooptacji. Równocześnie w sposób taki trzecioświatowy, nadmiernie rozbudowanego i nieefektywnego. I może zacznę od takiej uwagi, i to będzie konstatacja dość pesymistyczna. Po rewolucji bolszewickiej w 17 roku filozof rosyjski Mikołaj Berdiajew napisał już z emigracji list, że władzę w państwie przejęła antypaństwowa partia bolszewicka. I to nie może trwać długo, bo ta sprzeczność jest, no, po prostu nie będzie można tak funkcjonować. Ale niestety pomylił się i myślę, że warto się zastanowić, dlaczego, i być może my się tutaj mylimy, myśląc, że argumenty wydaje nam się, że przekonujące o braku jakości odpowiedniej i godności państwa jednak mogą je przemawiać. I myślę, jednym z pierwszych mechanizmów, o którym chcę powiedzieć, to jest to, że to luzactwo widoczne w praktyce obecnych struktur państwa koresponduje jakoś z taką dominującą w społeczeństwie, a nie będę się tu powoływała, ale to, co powiem, jest oparte na badaniach bardzo wielu moich kolegów, młodszych kolegów zajmujących się problematyką obywatelstwa i nastawień politycznych, koresponduje to luzactwo z taką antyinstytucjonalną kulturą autonomicznych mikrostrategii indywidualnego przetrwania. Strategii stanowiących przeciwieństwo i kultury
natury kontraktu i nawet przeciwieństwo republikanizmu. Bo w tych strategiach wolności nie rozumie się w sposób republikański jako wypadkowej mechanizmów politycznych, praw obywatelskich, którym gwarantem jest jakość państwa, ale jako obszar indywidualnej swobody działania, w której nawet współpraca z innymi, wymagająca elementarnego zaufania, a tym bardziej instytucje, a tym bardziej państwo i prawo, traktuje się jako niepożądane ograniczenie. Co więcej, nie oczekuje się w tych indywidualnych strategiach, które są głównym źródłem energii rozwojowej, niewielkiej, ale jednak widocznej, w tych indywidualnych strategiach nie dostrzega się potrzeby instytucji, które by je zagregowały dla rozwoju kraju i dla dłuższej perspektywy rozwojowej. I oczywiście tym strategiom indywidualnym towarzyszy optymizm. To jest taka radość z dekompresji. Komunizm, który to etatystyczne spętanie, nastąpiła dekompresja. Ludzie opuszczeni przez państwo na początku transformacji z nagłym zwijaniem się szeregu polityk, co zresztą postępuje, bo rząd Tuska traktuje obniżanie standardów w różnych politykach jako główną rezerwę zamiast aktywnej polityki prorozwojowej, to odkrycie własnego indywidualizmu i zdolności do działania nie docenia ani instytucji, ani wspomnianej na wstępie jakości i godności państwa. Dlatego krytyka, którą jest to główny przecież ten nurt krytyki, którą prowadzi prezes Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość, często trafia w próżnię, bo reaguje się dopiero wtedy, kiedy państwo wkracza w ten obszar wolności albo cynicznie zrzuca z siebie ryzyko i odpowiedzialność, tak jak w sprawach refundacji i recept na pewne grupy zawodowe. Czy tak jak w sprawie emerytur przerzuca się koszty braku polityki rozwojowej, braku dłuższej perspektywy rozwojowej. Ale jak gdyby nie ma tej potrzeby innowacyjnego budowania instytucji. Pojawiają się elementy, ruch Smoleński, także ten ruch Solidarności z Orbanem, występujący przeciwko podwójnym standardom, jakie stosuje Unia Europejska. To są zrywy, ale wciąż brak na przykład ruchu oburzenia wokół sposobu, w jaki Polska weszła w międzynarodowy podział pracy, bez gwarancji reinwestycji w badania czy części zysków i bez normalnych warunków współpracy, jakie poprzez instytucje gwarantują sobie inne kraje. I tutaj tej obojętności wobec państwa towarzyszą dwa takie wyraźnie zaznaczone syndromy. Po pierwsze, umiłowanie indywidualnej wolności, nieograniczonej, jak mówiłam, przez państwo, prawo, a nawet kulturę kontraktu, towarzyszy sceptycyzm co do sprawczej roli polityki. I skala tego jest rzeczywiście szokująca. Według badań, i to badań prowadzonych bardzo systematycznie i bardzo poprawnie metodologicznie, ponad połowa osób rozczarowanych sposobem rządzenia nie zaczyna popierać opozycji, ale wycofuje się z polityki i deklaruje, że w ogóle nie weźmie udziału w kolejnych wyborach. I to trwa. Dalej, ponad 1/3 twierdzi, i tak było w 1992 roku, ale także w 2008, że jest dla nich obojętne, czy forma rządów jest demokratyczna, czy nie.
obojętnością na jakość procedur i arbitralność władzy. Ta antypolityczna formuła wolności i antyrepublikańska formuła wolności nie odrzuca więc miękkiego, ukrytego pod demokratyczną fasadą takiego dyktatu mocy w wydaniu Platformy. Dalej, drugi syndrom to jest fakt, i znowu jest to efekt badań, pokazujących, że nastawienia polityczne w Polsce, czyli za lub przeciw aktualnej władzy, są formowane głównie w oparciu o ocenę społecznej sytuacji i to w skali mikro, osobistej i rodziny, a nie poprzez analizę jakości rządzenia i długofalowych szans Polski. A dzięki indywidualnej zaradności, między innymi emigracja zarobkowa, transfer po 2005 roku ponad 100 miliardów euro prywatnymi kanałami, oscylacje między szarą strefą, tych bardzo płytko, z płytkimi fundamentami finansowymi ponad 2,8 miliona firm małych i średnich, samoorganizację, która jest samoorganizacją przetrwania, a nie rozwoju, sytuacja społeczeństwa jest lepsza niż szanse zdekapitalizowanej i przeżywającej regres technologiczny Polski. I lepsza niż sytuacja państwa. Ale ludzie wychodzą z sytuacji społecznej. I to się wiąże z tym, z tą obojętnością na wymiar instytucjonalny. Co więcej, ta obojętność jest także pewną strategią obronną. Ludzie bronią swojej małej stabilizacji, bo przyjęcie radykalnej interpretacji, choćby w kwestii smoleńskiej, która coraz bardziej się, wydaje się coraz bardziej sensowna, musiałaby zmusić ludzi do odrzucenia przekonania, że żyjemy w sytuacji normalnej i zmiany orientacji politycznej i języka, co przy kaskadzie zależności. Powiedzmy, trudno sobie nawet wyobrazić, jak głęboko rządy Tuska doprowadziły do penetracji klientelizmów, kontroli, zależności schodzących z góry w dół. Cena, jaką ktoś w małej społeczności czy w grupie zawodowej musiałby zapłacić za aktywną zmianę orientacji, konstatację, że nie jest zupełnie normalnie, byłaby wysoka. A z drugiej strony przekonanie, że istnieją alternatywy realne, że partia opozycyjna byłaby w stanie radykalnie zmienić sytuację, ta wiara jest dosyć płytka. Nie oczekuje się zbyt wiele, bo uwierzono, że zależność Polski od mechanizmów zewnętrznych jest bardzo wysoka. I w tej sytuacji to wycofanie, frustracja masowa tym obecnym stylem rządzenia i niską jakością państwa i wycofanie wydaje się racjonalna, bo pozwala wewnętrznie nie podejmować ryzyka, zachować jakieś takie złudzenie, że to jeszcze nie jest ten moment, że trzeba coś zrobić. Ale to wycofanie stabilizuje i reprodukuje to samo status quo, które jest źródłem frustracji. Więc tak, z jednej strony, podsumowując, obserwujemy taką kulturę luzactwa i braku odpowiedzialności w państwie i w polityce. Ale równocześnie pozostawia się też luz pozwalający na te indywidualne strategie przetrwania. A ludzie nie ufają
instytucją. Nie widzą potrzeby agregacji swoich wysiłków poprzez przekształcenie państwa, poprzez także innowacyjne pomysły instytucjonalne i prawne. Co więcej, w tej chwili jest to coś, co chciałabym na zakończenie zasygnalizować, choć to może wydaje się dalekie od problematyki konstytucyjnej. Obserwujemy taką ciągle jeszcze dwoistość, pełne energii tego odkrywanego oparcia w sobie, choć zatomizowane społeczeństwo, niedoceniające instytucji, ale pełne inicjatywy, zdolne do przetrwania, choć moim zdaniem to jest za mało, żeby Polska się rozwijała. I państwo, które działa poniżej tych standardów, które moim zdaniem odpowiadałyby godności państwa. Ale co robi w tej chwili państwo? Próbuje zamiast poprawić jakość swego działania, próbuje wydusić tą gotowość, tą energię społeczną, zmiany edukacyjne. Nie tylko kwestia lekcji historii, nie tylko kwestia oddzielenia nauk humanistycznych od nauk społecznych, także w sferze nauk prawnych, pod szyldem uzawodowienia. To uzawodowienie jest pomyślane jako ograniczenie wyobraźni, ograniczenie zdolności do marzenia, bo wydaje mi się, że ten nowy indywidualizm, nowy w Polsce indywidualizm, to zachłyśnięcie się zdolnością działania, następny krok to byłoby presja na państwo, żeby odpowiadało właśnie marzenia, lepsza jakość i właśnie republikanizm. Zrozumienie, że wolność taka samo państwa nie wystarcza w takiej zatomizowanej strukturze. Że wolność poprzez radykalną poprawę instytucji, poprzez radykalną poprawę jakości państwa. Ale wtedy uderza się w samo społeczeństwo. Nie tylko na zasadzie strachu, nie tylko na zasadzie uzależniania, nie tylko na zasadzie zmęczenia, ale także przez posunięcie edukacyjne. I tutaj zresztą różnię się trochę z prezesem Kaczyńskim, jeżeli chodzi o deregulację, bo wydaje mi się, że reforma deregulacyjna oprócz otwierania zawodów ma też inny aspekt. Znosi kontrolę jakości działania prowadzoną przez korporacje. I to jest kolejny krok dopasowywania do byle jakie państwo, byle jakie zawody, byle jaka edukacja i ludzie, którzy żyjący pod taką presją, że nie mają siły ani wiary, że warto marzyć. I jeżeli ta sytuacja równania w dół i presji na społeczeństwo się utrwali, to rzeczywiście to marne państwo dopasuje do siebie społeczeństwo, obniży jego aspiracje i będzie potrafiło ustabilizować system władzy przez misterny system uzależnień, strachu, kontroli i transmisji w dół ryzyka, a to się odbywa w instytucjach, to rzeczywiście zmiana będzie bardzo trudna. I teraz jesteśmy w takim punkcie zwrotnym, bo alternatywą, którą bardziej czytelnie niż w tej chwili musi pokazać opozycja polityczna, choć społeczeństwo nie wierzy, że to partie wygenerują, jest podniesienie jakości państwa, jego instytucji, ale także zarysowanie radykalnie prorozwojowej polityki i przekonanie ludzi, że energia przetrwania nie wystarcza, że trzeba to zagregować, że jest jeszcze szansa i co więcej, że trzeba to zagregować, odpowiadając na wyzwania naszej fazy
klasy kapitalizmu. To, co próbuje robić Orban, ale to jest mały kraj, ale to jest naprawdę heroiczne. Ale Polska jako największy kraj w regionie powinna walczyć o to, że nie przekształcenie Unii w system federacyjny, jeszcze większe ujednolicenie rozwiązań wbrew światłym ekonomistom, którzy mówią, każdy kryzys, każdy deficyt w Unii Europejskiej, w każdym kraju jest odmienny, wymaga innych instytucji. Nie trzeba dwóch prędkości w jednej logice, ale dwóch logik. Nasz region wymaga innych działań. Jeżeli opozycja nie dokona tego wysiłku, wizja wykraczająca ponad skalę państwa, dalej jakość, godność państwa, ale pokazanie ludziom, że godne podziwu, te indywidualne strategie, to pielęgnowanie takich anarchicznych, nie cofam się przed tym słowem, obszarów wolności, gdzie nawet współpraca z innym wymagałaby zaufania. A Polacy, to się skurczyło, ten cud solidarności, który odbudował zaufanie społeczne, się skończył. Pokazanie ludziom, że instytucje są potrzebne. I to jest możliwe. Przejście od energii przetrwania do republikanizmu i do innowacyjnej polityki rozwojowej. Jeżeli tego się nie zrobi, to i nie stworzy się oczywiście także, o czym będą mówili koledzy, warunków konstytucyjnych w wymiarze europejskim, bo to jest najpilniejsze, zmiany traktatowe dokonują się w pustce. Absolutnie arbitralnie. Nikt tego nie jest w stanie kontrolować, bo nie ma procedur. I to jest, jesteśmy jedynym krajem w Europie, który tak funkcjonuje w tej chwili. Jeżeli się tego nie przełamie, to następne pokolenia nam tego nie wybaczą. I dlatego zdecydowałam się, mimo braku kompetencji konstytucyjnych, tutaj zająć Państwa czas.